do zakończenia wedle umowy, to co miało być. Koszt teraz to jest 100 tysięcy i dyrektor powiedział, czy prezes powiedział wyraźnie. Bo to chodziło też o wiatraki. Wiatraki, my dajemy wam stan surowy zamknięty, 160 tysięcy, jest umowa, to co pan trzyma. Gość mówił na wyjątkowo osobiście, mówi, jeżeli prace nad postawieniem wiatraków przebiegną dalej pozytywnie, my to wykończymy, nie ma problemu. Nigdy to gmina jakby nie była z własnego budżetu miała finansować. No teraz znaleźliśmy w takim etapie, że zostaliśmy w tym. No szkoda obiektu. Szkoda budynku, no właśnie budynek. Drugie pytanie. Ja do pana premiera na temat tego szlabanu tam w początku, żeby to tak trochę nie wyjeżdżało, bo z tymi ludźmi nie idzie się dogadać po ludzku, dyrektorzy, kierownicy im zakazują, a oni błoto wywlekają dalej na ulicę. To co pani Sylwia tutaj mówiła, wyjeżdża o 4 nad ranem z pola, ma budynku, mówi 2 razy cofnąć do tyłu, do przodu, otrzepać koła, to nie wyjedzie. Ludzie sobie posprzątają, a ja nie jestem w stanie ludzi zmusić do tego, żeby codziennie ze zwłami ulicę sobie zaprowadzić. Rozmawialiśmy o tym, że są prześwietlice. Tak, zrobić szlaban, jeżeli chodzi o chamstwo, to my też musimy w taki sam sposób, bo no nie ma innej możliwości. Ja się żartem zwrócę do pana Krzysztofa, bo mówimy tutaj dużo o wizerunku gminy. Ja się przyczepię do gabinetu wójta, bo wie o co chodzi. Do mojej lampy? Tak, a jest nowoczesna. Zmuszmy się chociaż po prostu i zawiesić wójtowi jakąś lampę w gabinecie, bo był wójta mój znajomy, tam w Wielkie i pierwsza rzecz, która się rzuciła jemu w oczy, że pięknie wyremontowany jest gabinet cała gmina, a u wójta wisi żarówka z oprawką i skromą. No i to jest, to rzuci w oczy Polak. Ja nie dam nawet złotówkę. Słuchajcie, bo zapomnieliśmy, że poproszono panią dyrektor, żeby powiedział, bo dyrektora nie ma. Ja tam akurat usłyszałem jego wyniki, abyśmy chcieli usłyszeć wyniki. Cieszę się. No ale to jakąś lampę chociaż, a nie żeby wystawał kabel z drzewo, z tym oddech ze zrozumieniem. To co by było? Wtedy. Pani dyrektor. I z matematyki przekroczyli nawet ogólnokrajowe wyniki średnio. Więc ogólnie z języka polskiego składali 74, ogólnokrajowa 71%. Matematyka z matematyki 67, a ogólnokrajowa jest 54. Natomiast z języka angielskiego i z pierwszej i drugiej części, z pierwszej części mają 70%, z drugiej części 66%, a 71% krajowa. Ja chcę zaproponować, bo byłem wczoraj, czyli chociażby nawet się nie zbliżyło do tych wyników, z polskiego mieli dobry wynik, ale z matematyki bym powiedział, że był katastrofalny. 49, jak pamiętam. 49. To gimnazjum, chyba gimnazjum. Miałem 44. No, w każdym razie wynik nieporównywalnie gorszy. Polski to wiem, że mieli 60 parę. Także na drugie to jest piękny wynik. I premierasz, tak jest. Szczególnie z tej matematyki, bo to była nowego asfaltu, czyli tego, który jest wylany, a tego, który jest wylany od strony
zacznie po prostu ruszyć się ten nowy asfalt, tak? Także tutaj proszę na to zwrócić uwagę. Po drugie, 2 lipca robimy festę w Pomorzeckowie, więc serdecznie Państwa zapraszam. A 3 lipca złożyłam rezygnację. Mam nadzieję, że mieszkańcy ją przekonają, że już została. Natomiast chcę powiedzieć, żebyśmy my też wszyscy brali udział w tych festynach. Mówię do radnych i innych sołtysów. Wspierajmy się wzajemnie. Zresztą prosiłem, żebyś te imprezy sołeckie były, nie pokrywały się ze sobą. W tym roku, oprócz tutaj Jackowa, wszystkie sołectwa w większości robią imprezy. Natomiast Kopalina ma 70-lecie też straży, też sołtys już poszedł, też zapraszany. I w ogóle kiedyś pani sołtys miała fajną inicjatywę, bo myślała, że zarazi sołectwa do tego, żeby uczestniczyć w różnych konkurencjach. Zobaczcie, może zrobić taki puchar, który na koniec sezonu zostałby jakiemuś sołectwu wręczony, albo jakaś nagroda finansowa. Może w taki sposób zachęcić ich do, gdzie wszędzie byłyby te same konkurencje i reprezentacje poszczególnych sołectw brałyby udział. Nie wiem, pomyślcie, bo jakoś mieszkańcy, jak robią dane sołectwie, to głównie są mieszkańcy, ewentualnie jacyś turyści, a z innych sołectw to tylko tam pojedyncze osoby. No szkoda, bo mówię, tam jest duży, spory wysiłek, żeby w sołectwie zrobić taką imprezę i zachęcałbym, żeby jednak ten brać udział w Polsce. Popatrz. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Kazali się za. Proszę Państwa, idą wakacje za chwilę. Nie mamy planu jakby sesji na wakacje, ponieważ jedną przygodę będzie mogły sobie rozwiązywać w lipcu. W związku z tym proponuję, nie tak jak poprzednio, bo zawsze proponowałem kolejny termin. Nie mam takiego terminu dzisiaj. Myślę, że on będzie na bieżąco, jeśli będzie taka potrzeba. Może będzie trzeba w lipcu, może być trzeba w sierpniu. Chciałbym też coś takiego, powiedzmy Państwu radnym, jeśli macie jakieś plany urlopowe, czy jakieś inne wyjazdy, to może prosić Pani Ani, żebyście jakoś spróbowali tak dopasować, żeby wszystkim odpowiadały. Ten termin, jeśli będzie taka potrzeba, być może w lipcu, a może w sierpniu. Tak jak obiecaliśmy też, przyjmujemy zaproszenie sołectwa budżetowo do tego, żeby ta sesja letnia odbyła się właśnie tam. Pan Wójt tutaj też odbywał jest pan zimny, ale myślę, że co to po pierwsze, po pierwsze, a po drugie, bo tam chyba jest lepsze miejsce, bo liczymy też na to, że możemy na tej sesji wyjść, to sobie będziemy zobaczyć od Was wygląda. Także proszę czekać na taki kolejny sesji, bo nie wiem, to nie ma już więcej głosów w dyskusji, to zamykam 29 sesji. Do zakończenia zwedle umowy, to co miało być. Koszt teraz to jest 100 000 i dyrektor powiedział, czy prezes powiedział wyraźnie. Bo to chodziło też o wiatraki. Wiatraki, my dajemy Wam stan surowy zamknięty, 160 000, jest umowa, to co Pan trzyma. Gość mówi, byłem w dobie osobiście, mówi, jeżeli prace nad postawieniem wiatraków przebiegną dalej pozytywnie, nie to wykończenie, nie ma problemu. Nigdy to gmina jakby nie była z własnego budżetu miała finansować. No teraz staliśmy w takim etapie, że zostaliśmy w tym. No szkoda obiektu. Szkoda budynku, najważniejszy budynek. Drugie pytanie. Ja do pana premiera na temat tego szlabanu tam w początku, żeby te traktory nie wyjeżdżały, bo z tymi ludźmi nie idzie się dogadać po ludzku. Dyrektorzy, kierownicy im zakazują, a oni błoto wywlekają dalej na ulicę. To, co pani Przysięga tutaj mówiła, wyjeżdża o 4 nad ranem z pola, ma bunt, mówi 2 razy cofnąć do tyłu, do przodu, otrzepa szkoła, to nie wyjedzie, ludzie sobie posprzątają, a ja nie jestem w stanie ludzi zmusić do tego, żeby codziennie ze zewołami ulicę sobie zakazać. Rozmawialiśmy o tym, że są prześwietlice. Tak, zrobić szlaban, jeżeli on jest ochalski, to my też musimy w taki sam sposób, bo no nie ma innej możliwości. No.
bezpośrednio do pana Krzysztofa, bo mówimy tutaj dużo o wizerunku gminy. Ja się przyczyniłem do gabinetu wójta, wie o co chodzi. Do mojej lampy? Tak, jest to nowoczesna. Zmuszmy się chociaż po wyszówce i zawieźmy wójtowi jakąś lampę w gabinecie, bo był wójta mój znajomy, tam w Zgierzie i pierwsza rzecz, która się rzuciła jemu w oczy, że pięknie wyremontowany jest gabinet cała gmina, a u wójta wisi żarówka z oprawką i skromną. No i to jest, to ludzi w oczy Polsce. Ja nie dam nawet stosunku. Słuchajcie, bo zapomnieliśmy, że poproszono panią dyrektor, żeby powiedział, bo dyrektora nie ma. Ja tam akurat usłyszałem jego wyniki, abyśmy chcieli usłyszeć wyniki. Cieszę się. Ale to jakąś lampę chociaż, a nie żeby wystawał kabel z drzewo, z tym rodne ze zezorem. To co by było? Pani dyrektor. I z matematyki przekroczyli nawet ogólnokrajowe wyniki średnio, więc ogólnie z języka polskiego składali 74, ogólnokrajowa 71%. Matematyka z matematyki 67, a ogólnokrajowa jest 54. Natomiast z języka angielskiego i z pierwszej i drugiej części, z pierwszej części mają 70%, z drugiej części 66%, a 71% krajowa. Ja chcę zaproponować, bo byłem wczoraj, Chociaż nawet się nie zbliżyło do tych wyników, z polskiego mieli dobry wynik, ale z matematyki bym powiedział, że był katastrofalny. 49, tak jak pamiętam. 49. To gimnazjum, to gimnazjum. No i 44. No, w każdym razie wynik nieporównywalnie gorszy. Polski to wiem, że mieli 60 parę, także na drugie to jest piękny wynik. I preliminarz, tak jest. Moje gratulacje. No, szczególnie z tej matematyki, bo to była tutaj kiedyś nawet w Ciechocinie postawły, muszę odpowiedzieć do pani Pinkowej, i potem jeszcze uczyła mnie. Nie tylko tylko. To? Jeszcze raz pani wczoraj też była tutaj, bo też mówiliśmy. Moje gratulacje i myślę o wszystkich pracach, że tylko od nas tym świadczy. Proszę pani Niczy. Dziękuję bardzo. Patrzę, czy jest problem. Do rozmowy jeszcze jest. Kto z państwa jeszcze dyskusji? Pani Marzena, proszę. Już się śmieję. Panie Danielu, ja tutaj jeszcze tylko jedną sprawę, bo mi się przypomniała, wracając z tej naszej mieszkańskiej drogi w Wrocławiu, przy łączeniu nowego asfaltu, czyli tego, który jest wylany, a tego, który jest wlany od strony skrzyżowania z Bogatówką. Mówimy to prosto. Tam się robi wyrwa. I jeszcze troszkę i zacznie po prostu ruszyć się ten nowy asfalt, tak? Także tutaj proszę na to zwrócić uwagę. Drugiego lipca robimy festę na Pomorskie, więc serdecznie Państwa zapraszam. A 3 lipca złożyłam rezygnację. Chciałbym do tego zrozumieć. No, nie 3 lipca. Panie Przewodniczący, mam nadzieję, że mieszkańcy ją przekonają, że została. Natomiast chcę powiedzieć, żebyśmy my też wszyscy brali udział w tych festynach. Mówię do radnych i innych sołtysów. Wspierajmy się wzajemnie. Zresztą prosiłem, żebyś te imprezy sołeckie były, nie pokrywały się ze sobą. W tym roku, oprócz tutaj Jackowa, wszystkich sołectwa większości robią imprezy. Natomiast Kopalina ma, którym dziesięciolecie też straży, też oprócz już poszedł, też zapraszany. I w ogóle kiedyś pani sołtys na pańską inicjatywę, bo myślała, że
zarazi sołectwa do tego, żeby uczestniczyć w różnych konkurencjach. Zobaczmy, może zrobić taki puchar, który na koniec sezonu zostałby jakiemuś sołectwu wręczony, albo jakaś nagroda finansowa. Może w taki sposób zachęcić ich do, gdzie wszędzie byłyby te same konkurencje i reprezentacje poszczególnych sołectw brałyby udział. Nie wiem, pomyślcie, bo jakoś mieszkańcy, jak robią dane sołectwie, to głównie są mieszkańcy, ewentualnie jacyś turyści, a z innych sołectw to tylko tam pojedyncze osoby. No szkoda, bo mówię, tam jest duży, spory wysiłek, żeby w sołectwie zrobić taką imprezę i zachęcałbym, żeby jednak ten brać udział w Polsce. O bardzo. Integrować. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zadać do dyskusji? Wykazać się za. Proszę Państwa, wakacje za chwilę. Nie mamy planu jakby sesji na wakacje, ponieważ nie wiadomo, czy w ogóle będzie mogło się rozwoływać w lipcu. W związku z tym proponuję, nie tak jak poprzednio, że zawsze proponowałem być kolejny termin. Nie mam takiej terminu dzisiaj. Myślę, że on będzie bieżący, jeśli będzie taka potrzeba. Może będzie trzeba w lipcu, może być trzeba w sierpniu. Chciałbym też coś takiego, jako jest Państwu radnym, jeśli macie jakieś plany urlopowe, czy jakieś inne wyjazdy, to może prosić Pani Ani, żebyście jakoś spróbowali tak dopasować, żeby wszystkim odpowiadały. No, ten termin, jeśli będzie taka potrzeba, być może lipca, może w sierpniu. Tak jak obiecaliśmy też, przyjmujemy zaproszenie sołectwa budżetowo do tego, żeby ta sesja letnia odbyła się właśnie tam. Pan Wójt tutaj do tego też bardzo dobry pomysł, pan dzienny, ale myślę, że co to po pierwsze, a po drugie ma tam tutaj lepsze miejsce, bo liczymy też na to, że możemy na tej sesji turyści, to są ludzie, którzy będziemy zobaczyć od nas wygląda. Także proszę czekać na termin kolejnej sesji, kolejnej drogi. Nie ma już więcej głosów w dyskusji, to zamykam. 29. Do zakończenia z Wedle umowy, to co miało być. Koszt teraz to jest 100 tysięcy i dyrektor powiedział, czy prezes powiedział wyraźnie. O to chodziło też o wiatraki. Wiatraki, my dajemy wam stan surowy zamknięty, 160 tysięcy, jest umowa, to co pan trzyma. Gość mówi na wyjątkowo osobiście, mówi, jeżeli prace nad postawieniem wiatraków przebiegną dalej pozytywnie, my to wykończymy, nie ma problemu. Nigdy ta gmina jakby była z własnego budżetu miała finansować. No teraz znaleźliśmy w takim etapie, że zostaliśmy w tym. No szkoda obiektu. Szkoda budynku, najważniejszy budynek. Drugie pytanie. Ja do pana Daniela na temat tego szlabanu tam w początku, żeby to tak to nie wyjeżdżało, bo z tymi ludźmi nie idzie się dogadać po ludzku. Dyrektorzy, kierownicy im zakazują, a oni błoto wywlekają dalej na ulicę. To, co pani Sylwia tutaj mówiła, wyjeżdża o 4 nad ranem z pola, ma budynku, który 2 razy cofnął do tyłu, do przodu, otrzepa szkoła, to nie wyjedzie, ludzie sobie posprzątają, a ja nie jestem w stanie ludzi zmusić do tego, żeby codziennie ze zwłami ulicę sobie zakazać. Rozmawialiśmy o tym, że to przy świetlicy. Tak, zrobić szlaban, jeżeli on jest ochamstwo, to my też musimy w taki sam sposób, bo no nie ma innej możliwości. Ja się wkurzałem w ustawie do pana Krzysztofa, bo mówimy tutaj dużo o wizerunku gminy. Ja się przyczepiłem do gabinetu wójta, mówię o co chodzi. Do mojej lampy? Tak, a jest nowoczesna. Zmuszmy się chociaż po prostu i zawiesić do wójtowi jakąś lampę w gabinecie, bo był wójta mój znajomy, tam w Giebie i pierwsza rzecz, która się rzuciła jemu w oczy, że pięknie wyremontowany jest cała gmina. A odwita mi się żarówka z oprawką i skromną. No i to jest, to ludzi w oczy Polacy. Ja nie dam nawet stosunku. Słuchajcie, bo zapomnieliśmy, że poproszono panią dyrektor, żeby powiedział, bo dyrektora nie ma. Ja tam akurat słyszałem jego wyniki, a myśmy chcieli usłyszeć wyniki. Cieszę się. Ale to jakąś lampę chociaż, a nie żeby wystawał kabel z drzewo, z tym odne ze zrezorych. To co by nie było. Wtedy. Pani dyrektor. Tak więc, uczniowie klasy 6 szkoły w Ciekocinie z języka
i z matematyki przekroczyli nawet ogólnokrajowe wyniki średnio. Więc ogólnie z języka polskiego składali 74, ogólnokrajowa 71%. Matematyka z matematyki 67, a ogólnokrajowa jest 54. Natomiast z języka angielskiego i z pierwszej i drugiej części, z pierwszej części mają 70%, z drugiej części 66%. A 71 krajowa. Ja chcę zaproponować, bo byłem wczoraj i chociaż nawet się nie zbliżyło do tych wyników, z polskiego mieli dobry wynik, ale z matematyki bym powiedział, że był katastrofalny. 49, tak jak pamiętam. 49. To gimnazjum, to gimnazjum. No i gimnazjum miałem 44. W każdym razie wynik nie porównywalnie gorszy. Polskiego wiem, że mieli 60 parę. Także na drugie to jest piękny wynik. Także wrzucam na stronę. I preliminarz, tak jest. Moje gratulacje. No, szczególnie z tej matematyki, bo to ładnie tutaj kiedyś nawet w Ciekocinie postawiłem, że odbędę do pani Pinkowej, i tam jeszcze uczę matematyki. To? No, muszę z pani mówić. Wczoraj też była tutaj, to też mówiliśmy. Moje gratulacje i myślę o wszystkich razy, coś nie dało teraz na tym świadczeniu. Proszę pani Pinkowej. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze dyskusji? Bardzo Marzena, proszę. Już się śmieję. Panie Danielu, ja sobie jeszcze tylko jedną sprawę, bo mi się przypomniała, wracając z tej naszej mieszkańskiej drogi w Wrocławiu, przy łączeniu nowego asfaltu, czyli tego, który jest wylany, a tego, który jest wlany od strony skrzyżowania z Bogatówką. Mówimy to prosto. Tam się robi wyrwa. I jeszcze troszkę i zacznie po prostu ruszyć się ten nowy asfalt, tak? Także tutaj proszę na to zwrócić uwagę. Drugiego lipca robimy festę na Mazowieckowie, więc serdecznie Państwa zapraszam. Ja, a trzeciego lipca złożyłam rezygnację. Ja jakbym chciałbym zrobić do tego złożyłam 3 lipca? No, nie 3 lipca. Pani Zanita złożyła. Mam nadzieję, że mieszkańcy przekonają, że została. Natomiast chcę powiedzieć, żebyśmy my też wszyscy brali udział w tych festynach. Mówię do radnych i innych sołtysów. Wspierajmy się wzajemnie. Zresztą prosiłem, żebyś te imprezy sołeckie były, nie pokrywały się ze sobą. W tym roku, oprócz tutaj Jackowa, wszystkich sołectwa w większości robią imprezy. Natomiast Kopalina ma, którym dziesięciolecie też straży, też Robisz już poszedł, też zapraszany. I w ogóle kiedyś pani sołtys miała fajną inicjatywę, bo myślała, że zarazi sołectwa do tego, żeby uczestniczyć w różnych konkurencjach. Zobaczcie, może zrobić taki puchar, który na koniec sezonu zostałby jakiemuś sołectwu wręczone, albo jakaś nagroda finansowa. Może w taki sposób zachęcić ich do, gdzie wszędzie byłyby te same konkurencje i reprezentacje poszczególnych sołectw brałyby udział. Nie wiem, pomyślcie, bo jakoś mieszkańcy, jak robią dane sołectwie, to głównie są mieszkańcy, ewentualnie jacyś turyści, a z innych sołectw to tylko tam pojedyncze osoby. No szkoda, bo mówię, tam jest duży, spory wysiłek, żeby w sołectwie zrobić taką imprezę i zachęcałbym, żeby jednak w tym brać udział. Poparcie. Nie wiem. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie kazali się za. Sprawie ma takie. Proszę Państwa, do wakacji za chwilę. Nie mamy planu jakby sesji na wakacje, ponieważ jedną przygodę będzie mogły przez nią zmywać w lipcu. W związku z tym proponuję, nie tak jak poprzednio,
dzisiaj myślę, że on będzie na bieżąco, jeśli będzie taka potrzeba. Może będzie trzeba lipcu, może być trzeba w sierpniu. Chciałbym też coś takiego, powiedz Państwu radny, jeśli macie jakieś plany urlopowe, czy jakieś inne wyjazdy, to może prosić Pani Ani, żebyście jakoś spróbowali tak dopasować, żeby wszystkim odpowiadały. No, ten termin, jeśli będzie taka potrzeba, być może lipca, może sierpniu. Tak jak obiecaliśmy też, przyjmujemy zaproszenie sredstwa budżetowo do tego, żeby ta sesja letnia odbyła się właśnie tam. Pan Wójt tutaj poseł też odbywał jest pan dzienny, ale myślę, że co to po pierwsze, po pierwsze, a po drugie ma tam chyba jest lepsze miejsce, bo liczymy też na to, że możemy na tej sesji wyjściu pasywnicze, jak będziemy zobaczyć od was wygląda. Proszę czekać na termin kolejnej sesji, kolejnej drogi. To nie ma już więcej.